W jaki sposób można odnieść adres, który wpisujesz w przeglądarce, do tego, gdzie wylądujesz w swojej aplikacji? Najprościej to wytłumaczyć analogią do działania poczty. Rozbijmy więc sobie taki adres, który widzisz na ekranie, na poszczególne etapy dostarczania listu. Pierwsza rzecz, która tutaj się znajduje, to jest HTTP i jest to tak naprawdę określenie, że to, co wysyłamy, to jest list. Jest to po prostu sposób, w jaki chcemy się komunikować. Więc mamy nasz list, który wysłaliśmy do kogoś z rodziny. I teraz, co znajduje się na takim liście? Znajduje się adres. Więc pozostała część tego, co wpisaliśmy w pasku adresu w naszej przeglądarce, to jest właśnie ten adres, podobny do tego, który wpisujemy na kopercie, kiedy chcemy wysłać jakiś list. I to, co widzisz tutaj, to jest tak naprawdę nasze miasto, do którego trafi nasz list. Następnie masz ulicę i mieszkanie, do którego chcemy, żeby nasza przesyłka dotarła. I teraz, czym są te poszczególne składniki? Nasze miasto jest to nasz serwer z naszą aplikacją, czyli kiedy wysyłamy zapytanie, które zaczyna się od na przykład adresu bestapp.com, to mówimy, że chcemy trafić do miasta, które dokładnie tak się nazywa, które jest naszą aplikacją. Więc nasz list ląduje w sortowni w takim mieście. I teraz co się dzieje? Sortownia musi zdecydować, w który rejon wysłać daną przesyłkę. Oczywiście najpierw ulica, na którą ma dotrzeć nasza przesyłka, musi istnieć w takim mieście. I ta ulica, o której mowa, to jest nasz kontroler w aplikacji. Więc przesyłka trafia z sortowni, czyli całej naszej aplikacji, już na konkretną ulicę, która jest naszym kontrolerem. I teraz taki kontroler może zawierać parę akcji, tak samo jak ulica może zawierać parę adresów, parę mieszkań, parę domów, czy jakieś inne budynki, które mają swój własny adres. I dokładnie tak samo to działa w przypadku aplikacji webowej. Kiedy nasze zapytanie trafia do aplikacji, po głównym adresie, który możemy tutaj odnieść do nazwy miasta, aplikacja upewnia się, że istnieje ulica, jaką prosimy. I jeżeli taka ulica istnieje, to przesyła tą przesyłkę, czyli nasze zapytanie dalej, właśnie na tą ulicę, a więc nasze zapytanie w aplikacji trafia do kontrolera, który dalej się z nim zajmie. I teraz kontroler zawiera kilka akcji, tak samo jak ulica zawiera kilka adresów. I jeżeli adres nie istnieje, no to oczywiście przesyłka jest zwracana i nadawca dostaje ją z powrotem z informacją, że takiego adresu nie ma. Ale jeżeli taki adres istnieje, czyli w naszym kontrolerze znajduje się akcja o podanej nazwie, to nasza przesyłka, czyli nasze zapytanie, trafia właśnie do niej i to ona dostaje to, co nadawca, czyli użytkownik, wysłał. I teraz, jeżeli dostaliśmy informację zwrotną, że taki adres nie istnieje, możemy to odnieść do błędu przy wchodzeniu na jakiś adres. Na przykład, kiedy wchodzisz na stronę i dostajesz błąd 404, czyli nie znaleziono takiej strony. Ale jeżeli wszystko jest ok, no to po prostu uznajesz, że przesyłka została dostarczona, czyli taki adres istnieje. Ale może się zdarzyć, że odbiorca takiego listu chce nam odpisać, no bo napisaliśmy mu coś miłego, więc chce na przykład podziękować. Wtedy też ta akcja, czyli to mieszkanie, które znajduje się na danej ulicy i w danym mieście, nam odpowiada i z bycia adresatem staje się nadawcą. Jest to po prostu odpowiedź zwrotna z naszej akcji, która może zawierać jakieś dane, które nasza aplikacja odsyła do użytkownika jako reakcja na to, co on przysłał. I dokładnie w ten sposób działa routing w naszych aplikacjach. I właśnie kontroler i akcja są taką naszą ulicą i domem na tej ulicy, do których może trafić nasza przesyłka, czyli request od użytkownika, który na przykład wchodzi na stronę albo korzysta z naszej aplikacji webowej, wysyłając zapytania o jakieś konkretne dane albo o zmianę jakichś parametrów. I w odpowiedzi możesz dostać informację, że taki adres nie istnieje, a więc nasza aplikacja nie zawiera takiego kontrolera albo takiej akcji, czyli miasto może nie zawierać takiej ulicy albo na tej ulicy nie znajduje się taki adres, ale może też dostać informację zwrotną, taki list zwrotny na przykład z podziękowaniami albo z dodatkowymi informacjami i jest to po prostu odpowiedź z danymi z naszej akcji, która znajduje się w kontrolerze w naszej aplikacji, do której przyszło zapytanie od użytkownika.